Cześć, witajcie. Udziabała mnie pszczoła i to jest powód, dlaczego nagram ten filmik. Nie po to, żeby się pochwalić, ale żeby powiedzieć wam, co można zrobić, żeby obniżyć jakby ból, jakby skrócić też gojenie się tego tej opuchlizny. Otóż jak was urządli, no to pozostawia ten aparat jadowy, który ciągle pompuje jad do waszej skóry. Dlatego jak najszybciej trzeba go wyciągnąć. Trzeba wyciągnąć w ten sposób najlepiej paznokciem. Nie palcami, nie ściskać, żeby nie wpompowywać tego sobie w skórę, tylko zdrapać paznokciem. A jak się nie ma paznokci, no to trudno. To też trzeba jakoś spróbować bardzo szybko wyciągnąć. Najlepiej już w ogóle mieć w pobliżu albo pensetę i u samej podstawy chwycić. Ale wiadomo, nie ma na to czasu, też ludzie nie mają penset tak przy sobie. Więc najlepiej dwoma paznokciami chwycić. Co jeszcze można zrobić, to jak najszybciej w miejscu, gdzie was urządliła, mocno ścisnąć tak palcami, żeby wyściskać ten jad, żeby wypłynął na zewnątrz. To znaczy, żeby pojawiła się taka półprzeźroczysta kropelka, wyglądała na taką mieszaninę trochę krwi, trochę limfy, ale tam też jest jad, więc trzeba ścisnąć i tak nawet kilka kropelek pojawi się na skórze i wtedy po prostu pozbędziemy się sporej dawki jadu i mniej nas będzie boleć. Oczywiście są jakieś tam smarowidła na urządlenia owadów, ale ja nie stosuję. Ale to, co można zrobić, to jak najszybciej pozbyć się żądła, nie ściskając, tylko albo zdrapać, albo chwycić dwoma paznokciami, ewentualnie pensetą. No i wyściskać później skórę w miejscu urządlenia, tak żeby pojawiła się taka kropelka, a nawet kilka takiej limfy połączonej z jadem. To tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!